mamy prace nawiązujące do emocji, do ekspresji czterech uczestników. Janusz Karbowniczek, Zdzisław Nitka, Zdzisław Wiatr i ja jako prowadzący galerię środowisk twórczych. W zasadzie wszyscy się znamy, ale też nieprzypadkowo, dlatego że charakter odbioru rzeczywistości myślę, że w jakimś sensie jest nam wspólny. Sztuka to jest taki duży ogród i tam się bardzo wiele zmieści, od estetyzowania formalnych rozgrywek przez bunt, protest, wiele innych jeszcze rzeczy. Natomiast ekspresja, nawiązanie opowiadania o swoich emocjach, to jest taka konwencja, która na ogół zmusza autorów do tego, żeby powiedzieć coś o tym, co dla nich jest ważne. I ja się dołączyłem do moich przyjaciół, których znam z różnych obszarów. Pokazuję kilka rysuneczków bardzo ekspresyjnych w samej formie z dużego cyklu i dość różnorodnego Szkice do Hioba. Bo są i tutaj prace rysowane palcami, drapane. Jak gdyby ta materia papieru nosi w sobie jak gdyby te ślady mojego podejścia do rzeczywistości, do tych tematów, które poruszałem, do Hioba i do cierpienia w ogóle człowieka. Każdy w swojej twórczości ma jakąś taką sferę dramatyczną czy sferę ekspresyjną. Jeżeli by nie było emocji, nie było czegoś takiego, to właściwie to, co się przedstawia, by albo się by spłyciło, albo byłoby trudne do komuś do jakiegoś tam zobrazowania, czy do refleksji. Dlaczego człowiek? Bo najprostszą odpowiedzią jest to, że my jesteśmy ludźmi i tego człowieka bardziej znam niż na przykład psa czy krowę. Chociaż moje postacie daleko odbiegły od tego kanonu, czy od tak zwanego realistycznego budowania postaci, czy przedmiotu. Inspiracją do rysowania są dla mnie zupełnie banalne rzeczy, jak owoce z mojego ogrodu, ale też nie potrafię przejść ponad trudnymi sprawami życiowymi, więc komentuję też rzeczywistość w postaci rysunku. Mój rysunek może nie jest równy, ja nie rysuję przez 40 lat tak samo, ciągle się zmieniam. Po prostu staram się znaleźć narzędzie, sposób opowiadania do tego, co mnie inspiruje. Przede wszystkim nie umiem, że tak powiem, bez emocji tego robić. To są różnorodne prace jakby z różnych lat chyba. Inspirowane moimi spotkaniami z literaturą, z jakimiś wiadomościami z gazet. Także inspiracje są bardzo różne. Odwołuję się tutaj do ekspresjonizmu francuskiego, niemieckiego, także to są jakby moi mistrzowie. Tutaj też są jakby odwołania do sztuki afrykańskiej. Są dwa obrazy właśnie Szaman czy Autoportret Kongo. Nie jestem krytykiem ani historykiem sztuki, żebym mówił jakoś tam o swoich pracach. Są jakby lepsi od tego. Moją rzeczą jest po prostu malowanie, także to chyba tyle.